Więc kiedy mówimy o przemyśle 4.0, czy to jest idea, czy to już jest rzeczywistość? Jeśli mówimy o przemyśle 4.0, myślę, że musimy spojrzeć też na historię, tak? Jak, z czego się wzięła ta nazwa? Otóż każda rewolucja przemysłowa 1.0, 4.0, 2.0, 3.0 miała na celu usprawnienie pewnych procesów, tak? Tak jak pierwszą rewolucją przemysłową klasyfikujemy jako rewolucja, kiedy wynaleziono maszynę parową. James Watt nam wprowadził tą maszynę do obiegu. To spowodowało znaczny wzrost produktywności po prostu procesów. Drugą rewolucją cyfrową była elektryfikacja, tak? Zelektryfikowaliśmy nasze domy, nasze zakłady produkcyjne, staliśmy się dużo bardziej wydajni. Trzecią taką znaczącą historycznie rewolucją była rewolucja związana z wprowadzeniem komputerów, sterowania przemysłowego, całej digitalizacji jako takiej, tak? Wprowadzenia pewnych cyfrowych modeli. I teraz z czego się wzięła czwarta rewolucja przemysłowa? Otóż rząd niemiecki zauważył, iż stajemy się niekonkurencyjni w stosunku do rynków wschodzących, w stosunku do tego, w jaki sposób produkuje Azja, w jaki sposób produkują Stany Zjednoczone, i wymyślił koncepcję, w której nasza produkcja w naszej części Europy będzie się komunikowała między sobą, tak? Czyli zakłady, mimo iż będą, są teoretycznie konkurują między sobą, będą mieli pewną koherencję, będą współpracowały między sobą. I w idei Industry 4.0 ten cyfrowy produkt, który klient sobie skustomizuje pod swoje potrzeby, będzie dostarczany do jego drzwi przez cały łańcuch wartości, który jest ze sobą skomunikowany. Teraz jest pytanie, czy to już nastąpiło, czy nie? Otóż jesteśmy w trakcie. 2005 rok to jest rok, w którym została ta koncepcja ogłoszona na Uniwersytecie Niemieckim. I od tego momentu dostawcy tacy jak my, jak Atos, KUKA, Siemens, w oparciu o swoje doświadczenia rynku i najlepsze praktyki wypracowujemy ideę Industry 4.0. Industry 4.0 jest rozwiązaniem, które będzie miało miejsce, które będzie wdrażane w firmach polskich, niezależnie od tego, czy to są firmy małe, średnie czy duże, ponieważ presja klienta i presja rynku będzie nas wymuszała tego typu rozwiązania. I teraz już ta idea rewolucji czy przemysłu 4.0 umożliwia współpracę firm bardzo różnych, do czego wcześniej nie dochodziło. Jak doszło do tutaj Państwa współpracy, jakie są jej główne elementy i jaki ma dać efekt? Tak jak kolega wspomniał, Industry 4.0 jest koncepcją, jest rozwiązaniem, nie jest produktem. I nie ma takiej firmy jednej na świecie, która by była w stanie z jednej ręki zaoferować rozwiązanie w oparciu tylko o swoje produkty. Posłużę się przykładem. Robimy wspólne stoisko Machtul 2017, gdzie mamy 7 partnerów i uzupełniamy się nawzajem pomiędzy sobą w tej technice, na poziomie komunikacji urządzeń technicznych, ale też na poziomie tutaj czysto inżynierskim, ludzkim. Działamy wspólnie i celem, owocem takiej pracy, współpracy będzie pokazanie, unaocznienie możliwości i funkcjonalności Industry 4.0 podczas wystawy. Od idei po gotowy produkt, taki, który tutaj mam, czyli taki uchwyt na telefon, na naszego smartfona, pokażemy na tej wystawie dwie rzeczy, dwa światy, wirtualny i realny, bo tak naprawdę jednym z kluczowych takich aspektów, cech Industry 4.0 jest cyfryzacja i stworzenie cyfrowego bliźniaka. Więc zanim wyprodukujemy taki detal, dobrze byłoby go móc przesymulować i zamiast tracić czas i materiał, na przykład testując sobie w realu wykonanie takiej podczynki, możemy to wykonać wielokrotnie w symulacji i kiedy jesteśmy gotowi, go wyprodukujemy. Cechą, która jeszcze identyfikuje Industry 4.0, jest customizacja produkcji. W szerokiej, masowej produkcji każdy z nas jako konsument chciałby mieć coś swojego skustomizowanego. I my, produkując takie detale seryjnie, chcielibyśmy za pomocą chmury Siemensa MindSphere, chcielibyśmy customizować te uchwyty na telefon. Będziemy grawerować za pomocą robota, żeby też włączyć kolejny element automatyzacji czy robotyzacji procesu produkcji. Stworzyliśmy specjalną, dedykowaną do tego aplikację. Co ważne, ta aplikacja targowa powstała z użyciem polskich inżynierów, co pokazuje, że stosując rozwiązania firm zachodnich,
Siemensa, Kuki czy Atosa, jesteśmy w stanie tu na miejscu z użyciem naszych inżynierów stworzyć gotową aplikację. To pokazuje, że jako inżynierowie lokalnie damy radę i jesteśmy gotowi na reindustrializację naszego przemysłu. Natomiast pan tu mówi o możliwościach, które daje ta idea. A jakie są zagrożenia? Czy jak jest na przykład z cyberbezpieczeństwem? Jak to od tej strony tutaj wygląda? Tak, to jest bardzo ważny temat. Kiedy pobieramy te dane, kiedy wykorzystujemy bezpośrednie połączenie maszyn, sterowników z rozwiązaniami chmurowymi, które są udostępnione dla szerokiej rzeszy użytkowników, rzeczywiście zaczynamy dotykać pewnego nowego obszaru dla sterowania produkcją, czyli takiego powszechnego bezpieczeństwa w internecie. Tutaj no, bardzo wiele jest przykładów tego, jak mechanizmy zawiodły. W cyberbezpieczeństwie zawsze cały system jest tak bezpieczny, jak mało bezpieczny jest jego najsłabszy element. I pamiętajmy o tym, że no, rozwiązania bardzo często są rozwijane przez lata. I ten często najsłabszy element to jest element, który no, jest dosyć wiekowy, który nie jest aktualizowany. Nowoczesne podejście do cyberbezpieczeństwa nie zakłada już budowy jakiegoś takiego chińskiego muru dookoła rozwiązania superhermetycznego, uniemożliwiającego kontakt. To podejście zakłada, że system, do którego, który analizujemy, jest już infiltrowany. Zakładamy, że szpieg jest już w środku i to jest tylko kwestia czasu, zanim się jakiś wirus czy złośliwe oprogramowanie uaktywni. Podejście nowoczesne do cyberbezpieczeństwa zakłada rozpoznanie sytuacji takiej i minimalizację skutków, tak aby wyizolować to złośliwe oprogramowanie i nie umożliwić jego rozprzestrzenienia. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. Pamiętajmy o tym, że Industry 4.0 zakłada nowe modele biznesowe, nowe metody współpracy różnych podmiotów. I kiedy sobie wyobrazimy wielu podwykonawców pracujących wspólnie nad jednym projektem, no to zaczyna się pojawiać kwestia związana z ochroną danych, ochroną własności intelektualnej. Bardzo często te elementy nie są jeszcze zaadresowane i nie ma rozwiązań prawnych, które chronią tego typu współpracę czy własność intelektualną w ramach takiej współpracy. Ale spójrzmy, jak to wyglądało w innych obszarach. Spójrzmy, jak wyglądał rozwój nośników muzyki. Zawsze to jest tak, że to technologia wyprzedza prawo, a prawo nadgania. Może się wydawać, że my to prawo łamiemy, ale minie chwila i za chwilę się wszystko dostosuje. I podobnie tutaj. Stoimy przed pewnymi wyzwaniami, niekoniecznie mamy jeszcze rozwiązania, ale nie powinno do nas powstrzymywać przed tym, żeby rozwijać się w tą stronę. Tu jest jeszcze pytanie, bo przemysł 4.0 stawia bardzo duży nacisk na rozwój technologii, czy na poruszanie się w obrębie technologii. Tutaj wygląda ta, powiedzmy, współpraca robot, przemysłowy, człowiek. Jak tu jest rola robota, człowieka w całym tym... w całej technologii? Oczywiście koncepcja jest oparta o nowoczesne technologie, o digitalizację i sam robot jest elementem takim centralnym, kluczowym w procesie wytwarzania. Jako najbardziej elastyczna maszyna, która została wymyślona przez człowieka, łatwo przezbrajalna, łatwo dostosowująca się do danych, do zadań. Natomiast człowiek w Industry 4.0 jak najbardziej jest dalej również elementem kluczowym, który czy to w zakładzie produkcyjnym ma współpracować bezpośrednio z robotem. Robot ma być asystentem, pomocnikiem, natomiast wiedza, inteligencja człowieka nie zostanie zastąpiona. Natomiast w samych procesach planowania, wytwarzania, planowania produkcji czy planowania już elementów, tutaj nasza inteligencja i oczywiście umiejętności również są nie do zastąpienia. Dobrze, dziękuję bardzo.